Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział: Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie, niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Dziś Kafarnaum to ruiny dawnego, wspaniale prosperującego miasta. Za czasów Jezusa miasto to leżało na szlaku kupieckim, czerpiąc swoje dochody głównie z podatków, które kupcy byli zobowiązani zapłacić za możliwość dalszej podróży w kierunku Egiptu. Bez wątpienia było to jedno z najbogatszych miast tamtego regionu. Świadczy o tym okazała synagoga położona w samym centrum miasta. To właśnie w Kafarnaum dokonało się najwięcej cudów Jezusa. Także tutaj Jezus spędzał najwięcej czasu w okresie swojej publicznej działalności. A jednak wraz za cudami i nauczaniem Jezusa nie poszła przemiana serc mieszkańców miasta. Słowa Jezusa o zniszczeniu miasta spełniły się w VIII wieku, kiedy na skutek trzęsienia ziemi zapadło się ono pod ziemię. Miasta już nigdy nie odbudowano. Historia Kafarnaum jest przestrogą dla nas. Jeśli doświadczam w swoim życiu cudownych interwencji Boga, otrzymuję łaskę podczas modlitwy charyzmatycznej lub nawet ekstazę podczas medytacji, to jeszcze wcale nie oznacza, że mogę być pewny życia wiecznego w niebie. Żaden mistyk, stygmatyk lub cudotwórca nie został kanonizowany za swojego życia. Mieszkańcom Kafarnaum także zdawało się, że ich miasto będzie wieczne. Stało się jednak inaczej. Także w życiu duchowym objawienia i mistyczne przeżycia doprowadzają niektórych ludzi do pychy i paradoksalnie stają się przeszkodą do osiągnięcia zbawienia. Czy aż do nieba masz być wywyższone? Pyta Jezus. Aż do otchłani zejdziesz. Starajmy się zawsze o rozwój cnoty pokory, abyśmy nie wpadli w pułapkę pychy i nie zniszczyli tego, co w nas zbudował już Bóg. Szatan zawsze próbuje zniszczyć dzieło Boże. Bądźmy tego świadomi i podejmijmy z nim walkę, którą możemy wygrać jedynie pokorą, całkowitym zaufaniem Bogu i radością.